Przy okazji Mistrzostw Świata Jiu-Jitsu w hali wrocławskiej Orbita mam przyjemność prowadzić wywiad z srebrnym medalistą Pawłem Bańczykiem. Cześć. Cześć, siemanko. W kategorii minus 85 kg, która była bardzo ciężka. Może się powiesz o swoim starcie? Jestem zadowolony, chociaż ten finał troszkę mnie boli, że to tylko jedna przewaga, bo wiedziałem, że prowadzę, wiedziałem, że wygrywam i po skończonym czasie wstałem i myślałem, że wygrałem, obracam się, a tu jeszcze wpadła przewaga i srebro. No. Ale fajnie, fajnie, bo bardzo mocna kategoria i no jestem zadowolony. Strzeliłem się z formą. Nie udaje się wyrównać wynik z Tajlandii, więc teraz może być tylko dobrze, lepiej. No tak, dwa razy brąz na Mistrzostwach Świata, teraz srebro, więc mam nadzieję, że za rok to poprawię. A czy przygotowałeś się w jakiś specjalny sposób do tego eventu? No tak, odpuściłem już wcześniej, zawsze jeździłem na te zawody z marszu, robiłem 5 startów pod rząd i tym piątym były Mistrzostwa Świata. W tym roku spotkała mnie przykra kontuzja, przeciągnięty klucz na stopę, no i to mnie tak uspokoiło, że robiłem tylko te zawody, które musiałem. W międzyczasie przed Mistrzostwami Polski tylko sobie jedne zrobiłem mniejsze nogi, żeby sobie sprawdzić, czy to wszystko działa. Później Mistrzostwa Polski, a później już odpuściłem te wszystkie mniejsze turnieje, żeby móc mocno trenować dwa razy dziennie, ale nie stresować się i nie eksploatować tak mocno w weekendy. No i tydzień przed już zupełny luz, tylko szybkość. Czyli rozumiem, że nie ma śladu po kontuzji? Nie, już zupełnie nie. Dobrze, a może masz jeszcze jakieś plany startowe do końca tego roku? No teraz już nie trzymają mnie mocne starty, więc będę się starał bić wszędzie tam, gdzie będzie możliwość. Miał być Ragnarok, miałem startować, no niestety odwołali. Na pewno coś się znajdzie. A na przeciągu ostatnich lat bardzo rozwinęłeś się, jeśli chodzi o swoje jiu-jitsu, a także rozwijała się twoja akademia BJJ Factory w Gliwicach, tak? A także zmieniliście barwy, jesteście obecnie pod Gracie Barra. Czym to jest spowodowane? Poszukiwaniem właśnie tego rozwoju. No, wydaje mi się, że w tym Gold Teamie ten rozwój jest ograniczony do pewnego momentu. Tam wciąż chłopaki w większości przechodzą gardę na kolanach i nie uczą się tych technik dystansowych, a no Maciek Polok to świetne źródło wiedzy. No, widać, jak idą jego kluby w Sosnowcu, w Chorzowie i po co jeździć do klubu w Szczecinie przez całą Polskę, jak mamy miasto obok no tak genialnego zawodnika, który dzisiaj bodajże czwarty tytuł Mistrza Świata broni i no, robi to bez żadnych problemów. Jest 10 kilo lżejszy, 10 lat starszy, a ja mam wielki problem, żeby w ciągu 8 minut walki zrobić mu chociaż przewagę, także no to pokazuje, nie? Poza tym jest niezwykle silna akademia. Wojtek Baran, Jarosław Giegło, Tomasz Kamień. No tak, no on otacza się zawodnikami, których wytrenował i ci zawodnicy są naprawdę mocni i no myślę, że jest to bardzo dobra decyzja i moi zawodnicy to popierają. Zresztą to widać, jak się rozwijamy. Właśnie, jeśli zobaczyłeś o swoją akademię, BJJ Factory, bardzo dobrze się rozwija i zdobywa coraz więcej medali. I czym to jest spowodowane? Otwartością czy po prostu ciężkim treningiem i odpowiednim podejściem? No mamy bardzo niskie ceny karnetów i zawodnicy, którzy te karnety posiadają, mogą korzystać z sali non-stop. I to spowodowało, że zawodnicy umawiają się ze sobą i już nie trenujemy tylko rano i wieczorami, tylko po prostu kiedy nie przyjdziesz na salę, to zobaczysz jakąś parę, która się umówiła do drillowania, bo na przykład pasuje im o 11, więc są, jest mata dostępna i oni wiedzą, że tą technikę trzeba bardzo cierpliwie rzeźbić małymi kroczkami, żeby to później wychodziło. A na wieczornych treningach bardzo mocne zadaniówki, sparingi, no i to jest efektem tego, że później na zawodach wiemy, co robić, a nie. Właśnie, szaleje czymś, panikujecie. A właśnie widzę, czyli jesteś zwolennikiem drilli i wprowadzenia bardziej takiej technicznej szkoły. Tak, no trzeba to wszystko dzielić na etapy i poszczególne te ruchy, bo później w walce to wszystko się dzieje zbyt szybko, no nie masz czasu pomyśleć niekiedy, musisz mieć nawyki, musi ciało pracować samo, prawda, więc drillowanie to jest naprawdę świetna rzecz, drillowanie rąk nie brudzi. Zdecydowanie. A może planujesz wystartować w Lizbonie bądź w Rzymie na Europy? No nie ogarniałem licencji, więc chyba to cały czas tak sobie mówię, że przed tym czarnym pasem by trzeba było, ale do tego czarnego pasa to jeszcze mam wiele lat możliwości próbowania się w Lizbonie na brązowym pasie, więc spokojnie. Dobrze, dziękuję za wywiad i gratulacje.